Z końcem czerwca upłynął termin składania wniosków do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Czy było duże zainteresowanie w tym roku? Jak to wyglądało? Powiem, że takie zainteresowanie z roku na rok jest mniej więcej takie same, bo to jest tak plus minus 77 do 80 wniosków. Przychodzimy, bo oczywiście mamy cały lipiec, cały sierpień, ażeby przeanalizować, czy dane wnioski w ogóle da się zrealizować, czy ceny, które zaproponowane w tych wnioskach są realne, czy też nie. Od 1 września rozpoczynamy głosowanie i tutaj apel do wszystkich mieszkańców na danych osiedlach. Zainteresujcie się, jakie zadanie na waszym osiedlu zostało zgłoszone i głosujcie, bo to wy wiecie, co jest najlepsze dla danego osiedla. 2 października ogłaszamy już wyniki. Jasne, nie mogę się doczekać. Zawsze są ciekawe te propozycje i potem wyniki głosowania. I też bardzo różna jest frekwencja. Czasami na większym osiedlu jest gorsza frekwencja niż na małym, co jest zadziwiające. Powiem, że bardziej mobilizują się mieszkańcy na mniejszym osiedlu niż na większym, ale to też zależy od osób, które dane projekty podały, bo powinny trochę zainteresować, powinny popukać też po drzwiach swoich sąsiadów. Znam takie osoby, które na każdym... W każdych okolicznościach, w autobusie, na przystanku, w parku, na spacerze z psem napadają i podpisz. Wniosek albo potem głosowanie. Tak? Tak, ja spotkałam w tamtym roku też osoby, które chodziły właśnie od domu do domu z takim przenośnym laptopem i można było elektronicznie zagłosować. Wydaje mi się, że każdy pomysł jest dobry. Najważniejsze, żeby wygrało zadanie, które jest dobre dla danego mieszkańca na danym osiedlu. Skoro aktywności mieszkańców mowa, to mamy też inny jej przejaw. Bój o rowerową stolicę Polski. Tutaj okazuje się, że mieszkańcy coraz chętniej kręcą na rowerze te kilometry i rejestrują się w stosownej aplikacji, no bo nasze miasto przeszło do kolejnego etapu. Tak, i cieszymy się, że jesteśmy na 14 pozycji właśnie. W kraju. Na 14 pozycji w kraju. W tamtym roku była to 17 pozycja, czyli nie tylko mieszkańcy Kędzierzyna ruszyli na rowery, ale też innych miast prezydenckich. Ja się cieszę, bo każda forma aktywności jest fajna, dobra dla nas, tak? Jak zwykle wygrał pan Grabowski, który wykręcił tyle kilometrów, że aż nie wyobrażam sobie, co on robił przez ten miesiąc. On chyba przez miesiąc żona, czy tam partnerka, chyba go nie widziała, chyba że z nim jeździła. Może z nim jeździła, właśnie. Może z nim jeździła, ale powiem, że jest to kolejny rekord, ale w ogóle duża przyjemność chyba, żeby jeździć na rowerze, zbierać kilometry przy okazji, bo najważniejsza jest aktywność, taka aktywność, która powoduje, że z przyjaciółmi, nawet i samymi, można jeździć na rowerze. Piękne mamy tereny dookoła Kędzierzyna-Koźla i w samym Kędzierzynie. I coraz więcej ścieżek rowerowych w bardzo dobrym stanie. Choć czasami mam wrażenie, że rowerzyści jakby z uporem maniaka wolą jechać po chodniku niż po ścieżce, która jest 30-40 metrów dalej równoległym szlakiem. Ale powstaną kolejne takie miejsca, gdzie będą można jeździć. No, takim wąskim gardłem jest na przykład przejazd pomiędzy ulicą Królowej Jadwigi, a już ulicą Przyjaźni. My już mamy projekt na kładkę. No, na chwilę obecną to prawie 11 milionów, ale czekamy też na pieniądze unijne i mamy nadzieję, że w przyszłym roku one będą. Naprawdę mam takie nadzieje. I ten projekt zostanie zgłoszony na dofinansowania. Wydaje mi się, że w najbliższym czasie, może w przeciągu 2 lat, ten problem zniknie. Nie będzie już takiego wąskiego grada. Będzie kładka, którą będzie można ominąć. Ten taki wąski mostek koło śluzy. Jasne. W ogóle rozumiem, że czekamy na pieniądze unijne, bo zdaje się, że wiele tych pomysłów jest, ale bez tych pieniędzy unijnych, tej wielkiej puli z nowego rozdania, to na razie rozumiem, że tworzone są projekty i czekają na pieniądze. Panie redaktorze, my widzieliśmy, jak mocno pieniądze unijne wpłynęły na rozwój miasta. Ja nie będę mówiła o innych miastach, ale o Kędzierzynie-Koźlu. Sama bioróżnorodność, te wszystkie kwiaty, krzewy, piękne parki, one nie powstały z pieniędzy tylko i wyłącznie naszych, ale tam było bardzo duże dofinansowanie unijne, w rzędu 75-85%, niektóre były i 50%. Także to były takie inwestycje, na które się patrzymy.
tworzymy i one właśnie z pieniędzy unijnych, dlatego liczymy na te pieniądze. Jesteśmy jako gmina Kędzierzyn-Koźle w subregionie kędzierzyńsko-strzeleckim. Mamy już jako cały subregion swoje pomysły. Każdy z włodarzy zapisał już to, co chce robić. Ja między innymi w moim przypadku na pewno, jeżeli chodzi o Kędzierzyn-Koźle, będziemy inwestowali i w bioróżnorodność, i w ścieżki rowerowe, i w bezpieczeństwo szeroko rozumiane. No, czekamy też, że te pieniądze też przyjdą. Dobrze. A propos takich rzeczy, na które nie czekamy, miała Pani gości, taki, całą gromadę małych gości z Ukrainy. Jak to był element większego przedsięwzięcia? To było na zaproszenie moje. Przyjechało do nas bardzo duża grupa dzieci z Ukrainy. To było skierowane dla dzieci z Kałusza, przy tym tylko niekoniecznie te dzieci były z Kałusza, to były dzieci, które pochodziły od rodziców, którzy byli zmuszeni, ażeby się przenieść ze wschodu na blisko zachodu, czyli w Kałuszu się naszego miasta partnerskiego się osiedlili, czy może tak nawet tymczasowo. Ale co jest takie piękne, że to były może jedyne wakacje dla tych dzieci z Ukrainy. A przykra taka wiadomość jest ta, że 80 albo 90% tych dzieci, ich ojciec zmarł na wojnie. Że tym bardziej było nam miło ich gościć i zapewnić im, przepraszam, trochę się wzruszyłam, i zapewnić im tutaj fajny 10-dniowy pobyt. Jasne, bardzo dobrze. Dobrze, wróćmy do naszych codziennych spraw. Jest taka sprawa, którą obiecałem, że zapytam, bo mieszkańcy mnie o to co jakiś czas nagabują. Ławki. Chodzi o to, że ławek w mieście, jakbyśmy tak statystycznie wzięli, to pewnie nie jest tak mało. Ale one, jest ich bardzo dużo w parkach, a w tych głównych szlakach komunikacyjnych, gdzie ludzie się przemieszczają, na przykład nie, z Piastów do Śródmieścia albo ze Śródmieścia na Pogorzelec, tych ławek czasami brakuje. Czy jest szansa, żeby miasto zagęściło tą sieć ławek, żeby na przykład starsze osoby zwłaszcza miały gdzie przysiąść, odpocząć, odsapnąć, żeby mogły pójść dalej? Chcemy to zrobić, ale na przykład wrócimy do budżetu obywatelskiego. W tamtym roku właśnie na Śródmieściu był taki projekt, jeden z projektów, 100 ławek dla osiedla Śródmieście. No i ten projekt nie zyskał przegrał. Akceptacji. Tak. Więc pytanie jest, trzeba czytać te projekty i głosować. Ale jeżeli... Czyli jeszcze raz zachęcamy do udziału i głosowania w budżecie obywatelskim, ale póki co wróćmy do miasta. Czy miasto samo z siebie w każdym przypadku można robić. Postawić, na przykład jest przystanek, jest taki projekt, nawet złożyła pani radna Ewa Czubek, złożyła, żeby przy każdym takim przystanku, który nie jest zadaszony, żeby była ławeczka, nie przy każdym przystanku możemy postawić. To jest albo przy zieleni, no to nie można ławeczkę na zieleni dać. Albo ale to nie można, bo to jakieś przepisy zakazują, czy szkoda na tej zieleni? Niekoniecznie, to jest też nasz teren. I powiem, że potrzebujemy trochę czasu. Ja obiecałam pani radnej, że potrzebujemy trochę czasu i spróbujemy przy tych przystankach, gdzie, może nie przy wszystkich, gdzie stoi sama informacja, że jest przystanek, spróbujemy do ławeczki dołożyć. A wzdłuż Jana Pawła na przykład, bo to jest taki szlak komunikacyjny, gdzie ci, co jeżdżą samochodem, to oni w ogóle w trymigasie przemieszczają, ale piesi mają czasami parę kilometrów do przejścia i tam nie mają gdzie przysiąść, gdzie odpocząć. No powiem, że tak, jeżeli chodzi o Jana Pawła, to jak mamy, byśmy szli od MOK-u, tak? No to są ławeczki przy parku jednym, na zakończenie parku, tak. Zakończenie parku też i później tam można przy tych drzewach też przykucnąć. No pytanie jest, czy dać tam więcej. No możemy pomiędzy parkami, żeby były ławki, nie? Bo chyba o to chodzi mieszkańcom. Do tego, czy tam można by było takie może krótsze ławeczki dać. Tak, przyjrzymy się temu. Dobrze.